Długo czekacie? 10 lat! Ja czekałem 8 lat, żeby program wrócił. Co prawda łupie nas trochę już w kolanach powoli, ale myślę, że... Ciągle młodzi. Tak, nie, czujemy się młodo. 10 lat to jest jeszcze, jak wspomniał Fred ostatnio, jeszcze jakaś podstawówka. Także myślę, że młody wiek. A czujemy się świetnie, bardzo dobrze. Nauczyliśmy się już nawet trochę mówić. Bo nie ukrywam, że te 10 lat to było trochę takiego czasu, kiedy tworzył się nasz organizm. I z czasem, pisząc nowe piosenki, robiąc muzykę, nauczyliśmy się tego coraz lepiej. Mam nadzieję, że coraz lepiej nam to wychodzi. No i właśnie tak bym to chyba skwitował. Na początku zespół, ponieważ powstał jeszcze z punkowego grania Nieca, Freda, Mizera, Źródła Zasilania, potem ja do nich dołączyłem, zrobiliśmy taki krótki projekt, który się nazywał Źródło. To się jakoś rozeszło wakacyjnie, potem przyszli chłopcy i powiedzieli: słuchaj, jest Alicja, Albert, zrobimy zespół. I na początku projekt nazywał się jeszcze Źródło i pod tą nazwą zagraliśmy tutaj pierwszy koncert. Dlatego też dziesięciolecie świętowaliśmy, bo pierwszy koncert zagraliśmy już 10 lat temu jako LST. No ale i pierwszy, i ten był tutaj właśnie w Katakumbach. Kurczę, wspominanie. Ja to wspominam mega pozytywnie, bo to w zasadzie był jeden z pierwszych takich moich poważnych w ogóle koncertów. A wtedy Radom był, przynajmniej z mojej perspektywy, taki mega wygłodniały muzyki i koncertów. Czegoś, co się dzieje na naszej scenie. No bo przyjeżdżały owszem jakieś tam zespoły, natomiast koncertów było 3 na krzyż i to przez cały rok. Tak ja to przynajmniej wspominam. I pamiętam, że ludzie byli mega wygłodniali, te katakumby pękały w szwach, graliśmy wtedy notorycznie. Nawet na tym koncercie dziesięciolecia rozmawiałem z ludźmi, którzy pamiętają te czasy i gdzieś tam mówię: kurde, pamiętacie, z Lejdżą żeśmy koncerty grali raz na miesiąc, już normalnie nie mogliśmy tego sami wytrzymać, że tak często gramy te koncerty. Mówię: jakie raz na miesiąc, czasami to nawet co 2 tygodnie były te balety, nie? Także naprawdę graliśmy gęsto i ci ludzie przychodzili, to było non-stop, 300 osób, tak ludzie chcieli muzy i to było piękne, i to było wspaniałe. Tutaj się odbywały mega balety, mega jamy, potem jakieś bębnienie, granie na czym się da, śpiewanie wszystkich ludzi. Wspominam to bardzo, bardzo miło. Oczywiście wszystkie te rzeczy, które pamiętam, to wspominam miło. Radom jest takim specyficznym miastem właśnie. Dużo się nie zmieniło, tak? Tutaj nie wiem, jak inne zespoły to odbierają z Polski, ale wydaje mi się, że tu jest tak wyjątkowa publiczność w tym mieście. Ten głód jakiś chyba cały czas jest tego. Może więcej jest możliwości, więcej się dzieje, ale ludzie są naprawdę otwarci i te nowe pokolenia, co było widać po ostatnim koncercie, że dużo ludzi przyszło, no i odbiór był świetny. Radom cały czas lubi się bawić po prostu. Jeżeli chodzi o nasz skład, to przede wszystkim przez te 10 lat bardzo duża rotacja członków, bo jak liczyłem... Mówimy o muzykę. Oczywiście, no dobra, cut! Członków było w zasadzie mniej zawsze niż muzyków. Tak, bo mieliśmy Alicję na szczęście, także... Nie, no zawodników było naprawdę, naprawdę dużo i jak liczyłem przed tym dziesięcioleciem, to zdaje się, że 19 bądź 20 osób, coś takiego. Ludzi, którzy się przewinęli przez skład. Do tej pory mamy 3 rezerwowych basistów. Tak. W każdym razie...
każdym razie miło nam było gościć ich znowu tutaj po tych 10 latach, po 5, po iluś tam na scenie znowu. Z Alicją nagraliśmy przecież naszą pierwszą płytę. Alicja była naszym nieczłonkiem takim podstawowym, więc jakby, no a cóż, no życie gdzieś tam, nie będę się chyba tu rozwodził, proza życia, tak, nie były to jakieś nasze wewnętrzne zupełnie spiny. Gdyby Alicja była, to bym ją poprosił teraz, żeby podała nam herbatę. Nie ukrywam, że tak było na początku naszej działalności, że rzeczywiście zanim jeszcze wymyśliliśmy nazwy i zupełnie być może nawet nie myśleliśmy o tym w tej kategorii, natomiast rzeczywiście tak było, że Alicja robiła nam herbatę. A ja bym teraz powiedział, żeby podała nam cegły. Ale nie ma cegły, bo wzięła ją Izabela Trojanowska. Ostatni raz w Radomiu byłaś chyba 18 lat temu na koncercie jubileuszowym Budki Suflera. Z Budką występuję nadal, jak wiesz, i bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że rozumiemy się nadal muzycznie i jako ludzie przyjacielsko. Ale powiedz, jak trafiłaś do Budki? Budka Suflera nigdy nie miała kobiety śpiewającej w składzie. Budka Suflera współpracowała bardzo chętnie z różnymi wokalistkami. Współpracowała z Anią Jantar, współpracowała, nie będę wyliczać, bo z wieloma bardzo, z Sośnicką, z Dzisią, z Ireną Jarocką. I w momencie, kiedy zaczynali chyba współpracę z Ireną Jarocką, ja się zjawiłam z prośbą, że chciałabym, żeby przearanżowali mi jedną piosenkę. Zrobili to fantastycznie na potrzeby Telewizji Drugiej dla Mariusza Waltera. Zrobili to genialnie. Byłam zachwycona. Okazało się, że oni mną widocznie też w miarę, bo zaproponowali mi wspólną płytę długogrającą. I to tak wyszło. Jak odbierasz tamte czasy do obecnego rynku muzycznego? W tej chwili jednak było trudniej, bo nie było właśnie tych wszystkich Voice of Poland. Nie było, nic nie było. Mhm. Trzeba było startować w tym, co było. A była Zielona Góra, piosenka radziecka, było Pole debiuty, był Kołobrzeg i to wszystko, no bo Sopot to już dla zaawansowanych, to już nie dla debiutantów, to już był festiwal o randze międzynarodowej, więc niewielka możliwość na wyjście. Mhm, ale dzisiaj jest bardzo dużo, to tak. Się nazywa castingi i się odbywają wszędzie, i aktorskie, i muzyczne, i rockowe. Jak sądzicie, na własnym przykładzie, czy ma rację, czy też nie? Czy kiedyś było łatwiej, czy teraz jest łatwiej? Może kiedyś było łatwiej, bo tych wszystkich grających, tak mi się wydaje, było chyba mniej raczej. Były mniejsze media, ludzie byli bardziej może stęsknieni za kimś, kto jest świetny, więc w tamtych latach brawa były może, brawa inaczej wyglądały. Wtedy jak się ktoś pojawiał, to w ogóle och, ach, jech. Teraz jest wszystkich kapel, projektów tak bardzo dużo, że to myślę, że to gdzieś znika. Też przez to jest, myślę, że trudniej zrobić tą tak zwaną karierę. Już teraz wiesz, moje myśli to droty, a moje słowa rodzą tylko kłopoty. Zbieram same niepochlebne noty, mówią weź się za siebie, a ja mówię no co ty. Zanim mnie życie weźmie po obroty, pocałunki serca tak, to soboty to soboty. Wiem coś o tym, uliczne podchody, płyniemy z miastem tam i z powrotem. Łuki triumfalne, bram, kamienice, mury co z tynkiem, zbyły się życzeń. Płaczą, gdy patrzą na swoją okolicę, marketów, kościołów, dyskontów, kapliczek. Teraz u miasta ma nowe powiernice, pipanie na kasach, ciągłe jak i obliczeń. Wrócę kamarki, kryją tajemnice. Zdrawiam się w miasto i razem im przyczę. Jest to miasta ja. Czy jest energetyczny, czy jest równie energetyczny? Jest energetyczny, bo ta piosenka ma w sobie pewną taką dynamikę, pulsacyjność pewną taką, która gdzieś tam niesie cały czas. Plus myślę, że montaż, nad którym siedzieliśmy, spędziliśmy naprawdę dużo czasu. Mam nadzieję, że się spodoba i tej dynamiki też również będzie nadawać.
niesiemy nasz wspólny ból. Im więcej czuję, czuję, to mnie wykończy. Łatwiej byłoby w obojętność się pogrążyć. Gdyby nie to, że co dzień patrzę w twoje oczy, choć wciąż pod górę, góra musi się kiedyś skończyć. Sam, który podobno do kogoś należał, dzięki nierom z domu schronie nie dawały drzewa. Przeminął stal, krok posadzić było trzeba, lecz nikt do niego nie ucieka, bo i za to nie ma. Sam klip jest jakby pewnym podzieleniem na dwie rzeczywistości. Na rzeczywistość dawnego Radomia i współczesnego nam. Dzięki uprzejmości dyrekcji teatru mogliśmy wykorzystać projekcję do spektaklu Ballada uliczna, który upamiętnia 25 czerwiec i rozruchy z tego czasu. I chcieliśmy pewną taką stworzyć kolaż między tamtą przeszłością, a teraźniejszością, czyli jakimiś naszymi, nie wiem, koncertami, imprezami, tym, co dzieje się dzisiaj w mieście, tym, jakie to miasto jest. Ja chciałem trochę, żeby to był taki mini hołd dla Radomia, jego historii, ale też tego, kim jesteśmy teraz, bo jakby bez, abstrahując jakby od tego, od oceny, czy tamte rzeczy były dobre, jaki jest Radom, jak to wpłynęło na historię Radomia, bo to wiemy, że jakby gdzieś tam ma takie podłoże. Abstrahując zupełnie od tego, jest ta rzeczywistość, żyjemy w innej rzeczywistości, to my możemy ją kreować, to my codziennie, będąc częścią tego miasta, jego miasta, jego ja, no, możemy je tworzyć i gdzieś tam ubarwiać. Myślę, że taka jest pokrótce wymowa tego. Niesieni przez ulic nurt, to miasto płynie, ja płynę z nim. Niesiemy nasz wspólny trud, to miasto płynie, ja płynę z nim. Niesieni przez ulic nurt. Robimy mały projekt, jeżeli mogę o tym wspomnieć teraz, tak? Czy nie mogę? Tymek Likowski wymyślił Czachownicę. Wymyślił zespół Czachownica, my się temu poddaliśmy. Fajnie, że Fred Zalisti, basista, się też jakoś tam mocno w to zaangażował. Macie fantastycznego malucha. Wiemy o tym. Dałeś świetny koncert. Czy długo się uczyłeś grać? No nie tak długo, no. Były chyba święta, dostałem perkusję od choinkę, taką czerwoną jedną. I zacząłem się uczyć grać, bo najpierw tata mnie zaczął uczyć, później już tak dorastałem coraz większy i już zacząłem sam dawać radę, sam wymyślałem bity. Dorastałeś, a ile masz lat? 7. 7 lat, czyli od roku grasz na perkusji, a czy dużo czasu poświęcasz na naukę i na samą grę? No nie tak dużo, no wracam po szkole, siedzę na przykład przed telewizorem, ale czasami jak mi się nudzi rozłożona perkusja, to wtedy sobie siadam na perkusji i ćwiczę z tatą. Ale bawisz się jeszcze klockami? Bawię. Fajnie jest, mam klocki, mam dużo zabawek, maskotki, klocki Lego, klocki Duplo, różne klocki mam. A masz ulubiony zespół, w którym chciałbyś zagrać? No właściwie, no może chciałem w takim fajnym, bardzo fajna kapela. I chciałbym zagrać z kapelą, jak się ona nazywała, Prodigy. Z tego, co mówisz, wynika, że szkoła nie wie o tym, że do tej szkoły chodzi gwiazda. No nie wiedzą, bo ja im nie mówię. Ogólnie jest zabawa, są klocki, tak, Tymek jest małym dzieckiem, chociaż ja przez to, że on tak gra, ja często o tym zapominam i jak gramy razem w domu, to gdzieś tam jak się pomyli, czy jakieś popełnia błędy, to nagle jest, nie graj tak, spróbuj może tak, a nagle się łapie na tym, przecież to jest dzieciak. Nie boisz się tego, że będzie lepszy od ciebie? Ja bym sobie tego życzył.
gdyż ja jakoś gdzieś tam w mojej karierze muzycznej, jeśli można ją tak nazwać, moi rodzice gdzieś tam zapomnieli o tym, żeby najpierw gamy, potem gramy, gdzieś tam to było wszystko za późno, ja poszedłem tam swoją drogą. Tymek ma tą szansę, że w ogóle dostał się do szkoły muzycznej, jest na profilu perkusji w ogóle i teraz jest już uczniem pierwszej klasy. Szczęśliwie się to udało. No i życzyłbym sobie tego, żeby był lepszy i prawdopodobnie tak się stanie. Tak się stanie, na pewno. A płynie energii teraz strumień. Tylko go poczuj, tylko uwierz. Obecnie zespół LST tworzy około 9 osób, w porywach do 8. Nieobecni tutaj to Miłosz Likowski, Kuba Gajewski, Damian Czarnecki, zwany również potocznie Demonem. Fred, jestem Adaś, Piotrek, Niecu, Maciek Heki i Puzon Grzesiek Olewiński. To tak się prezentujemy aktualnie w naszym składzie. W najbliższym tygodniu gramy na zakończenie trasy rowera w Kielcach. Potem gramy 25 stycznia jeszcze chyba na urodzinach Allegorii w Łodzi. Najbliższych palanów więcej grzechów nie pamiętam. I co? I głównym zadaniem myślę dla nas na ten czas to jest szykowanie nowego materiału, tak żeby na wywiadach za parę lat nie pytali się nas, dlaczego tak długo kazaliśmy czekać na trzeci album. Świat się rozkraja i mu trzeba zapodać, to niech skończy się już wiara w to, że tu mi cię nie zmienisz coś, mano, bądźmy zmysły, bądźmy ducha, bo... Pytanie brzmi następująco. Jacy goście udzielili się na drugim albumie zespołu LST? Dzięki za rozmowę. Dzięki bardzo. Cześć. Cześć. Dziękuję za płytkę. Słuchajka.